W tym filmie pokażę Ci, jak edytuję zdjęcia ze Chrztu Świętego w Adobe Lightroom Classic. Please hang up and try again. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik, jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz, klikając przycisk subskrybuj pod filmem. Aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale, kliknij też ten magiczny dzwoneczek, który będzie Cię informował o nowych filmach na moim kanale. Warto też zerknąć na moją stronę słowik.eu/presety, na której znajdziesz wszystkie moje narzędzia, ustawienia i presety, których używam do edycji swoich zdjęć w Adobe Lightroom Classic, które straszliwie ułatwiają pracę i edycję w Lightroom właśnie. Dobra, w dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać, jak edytuję zdjęcia ze Chrztu Świętego. Będę edytował zdjęcia z przygotowań troszkę i troszkę z ceremonii świętej. Wybrałem 30 parę zdjęć, żeby mniej więcej pokazać Wam, jak ten workflow mój do edycji właśnie ze Chrztu Świętego wygląda. Wykorzystamy zapewne jakieś z moich presetów, na pewno paczkę The One, która świetnie sprawdza się właśnie do edycji takich zdjęć, tak jak z sesji innych portretowych czy ślubnych. Także tą paczkę na pewno wykorzystamy. Warto też, żebyście w komentarzu napisali, jaką kolejną edycję chcielibyście zobaczyć, czy to jakieś może zdjęcia ze ślubu, może jakąś sesję portretową. Piszcie. Postaram się spełnić Wasze żądania, prośby właśnie o tą edycję Chrztu Świętego. Dostawałem zapytania i tutaj na YouTubie i na Instagramie pisaliście, żeby pokazać, jak edytuję zdjęcia ze Chrztu Świętego, także dzisiaj właśnie takie zdjęcia ze Chrztu będziemy edytować. Dobra, nie przedłużając, kochani, zapraszam Was do mojego komputera. Witam Was już w Lightroom Classic, program odpalony. Widzicie załadowane tutaj zdjęcia, które dzisiaj będę chciał edytować. Jak widzicie, jest ich 38. Mam nadzieję, że film nie będzie za długi i że Was nie zanudzę dzisiaj edycją, ale mam nadzieję, że to w miarę szybko pójdzie i uda nam się tu zmieścić w miarę krótkim czasie. Nie będę podawał ile, bo sam nie wiem, a wiem, że czasem takie filmy z większą ilością zdjęć strasznie długo mi wychodzi ta edycja, ale mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się to szybko przyciąć i zrobić to jak najszybciej i jak najdokładniej. No zobaczymy. Dobra, przejdźmy sobie do modułu Develop, czyli wywołaj. Poukrywamy sobie ten dolny i górny pasek, bo ich nie potrzebujemy widzieć podczas edycji. To jest rzecz, która nam będzie przeszkadzała tylko. No i dobra, i zacznijmy sobie od pewnej rzeczy najważniejszej. Czyli jak widzicie, te zdjęcia tutaj zrobione były, jak widać na górze, parametry na różnych ISO. Wiadomo, nie? W ciągu dnia 640 na przykład, tutaj zobaczcie 250, w kościele 1200. Także te wartości ISO tutaj będą się różniły mocno, ale nie muszę tu się przejmować odszumianiem i wyostrzaniem tych zdjęć, ponieważ te zdjęcia już podczas importu zostały wyostrzone i odszumione. Za to odpowiada część mojej paczki The One, właśnie The One Plus. Te wszystkie tutaj aparaty, zobaczcie, one z automatu się odszumiają. Jeśli ustawicie sobie to oczywiście w ustawieniach, ja w poprzednim filmie też pokazywałem, jak to ustawić. Wchodzicie sobie w preferencje i tutaj w ustawieniach domyślnych wybieracie sobie swój aparat na przykład i przypisujecie do niego właśnie jeden z tych presetów odszumiająco-wyostrzających i wtedy podczas każdego importu już te zdjęcia są odszumione i wyostrzone tip-top. Także ewentualnie tylko jeśli macie jakieś bardzo trudne warunki, w których chcecie jeszcze troszkę odszumić, może troszkę doostrzyć, możecie coś podziałać, a tak to na większości zdjęć już macie to z głowy, czyli nie odszumiamy, nie wyostrzamy zdjęć. I teraz przejdźmy sobie do edycji. Ja odpalę sobie tutaj paczkę The One, z której nagminnie oczywiście korzystam i po kolei mamy tutaj korektę obiektywu, czy włączyć, czy nie. W tym przypadku ja tu nie muszę włączać tych korekt. Dobra, autoedycja. Możemy włączyć autobalans bieli, czy w tym przypadku będzie spoko. Może być troszkę cieplej jest. Tutaj geometrii nie muszę włączać. Dobrze, tutaj troszkę może z tych parametrów skorzystam rozpiętości tonalnej. No teraz wybierzmy sobie jakiś preset. Ja często do edycji zdjęć ze chrztu używam albo paczki The Other Side of Love, która ma bardzo fajną kolorystykę i świetnie się sprawdza, albo paczki Vinted Lifestyle, w szczególności części pierwszej, właśnie ona się świetnie tu sprawdza i tu myślę, że właśnie ten preset Vinted Lifestyle 4 będzie świetnie się tu spisywał. No dobra, i
Teraz myślę, że po dodaniu właśnie tego będzie moment, żeby zrobić kolejne korekty takie szybkie, ewentualne tutaj ekspozycji jakiegoś kadru, może troszkę ciaśniejszego, tyle, żeby nie było aż tak dużo tej bluzki mamy. Coś takiego myślę, że jest ok. Bardzo fajnie, ewentualnie zobaczcie takie małe tutaj jakieś niedoskonałości na skórze dziecka, też możemy sobie kliknąć i od razu wygląda to dużo, dużo lepiej. Dobra, może troszkę tutaj kontrast damy mniejszy, minus 5, minus 6 i teraz sobie przejdźmy w paczce The One w dół, mamy kolejna warstwa narzędzi, to są maski. I zobaczcie, na razie ja to jeszcze mówię, potem będę już tylko szybciej klikał. Zobaczcie, mamy przyciemnij tło. Zobaczcie, jak elegancko przyciemniamy sobie wszystko oprócz naszego Bobasa. Teraz mamy kolejne tu narzędzie, rozjaśnij portret, możemy rozjaśnić. Także bardzo szybko możemy tutaj działać. Ja myślę, że w tym przypadku to przyciemnienie tła nam wystarczy. Dodatkowo tylko dodamy troszkę ekspozycji. Jedziemy dalej, jakiś zafarb lekki magenta, zobaczcie, też fajne można dodać tutaj. Ja czasami preferuję dodanie takiego delikatnego zafarbu magenta. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że to taki mój haczyk ulubiony, dodanie tego zafarbu. Potem mamy tutaj jakieś ewentualnie rozcieplenie trochę jasności. Ja myślę, że ten preset jest na tyle ciepły, że już tego nie trzeba robić. Nie będziemy tu żadnych teal and orange dodawali, chociaż zobaczcie, w tym przypadku nawet ten delikatny teal and orange fajnie też tu wygląda, ale zostawmy to bardziej naturalne. Tutaj przygaszanie trochę tych czerni. Całkiem fajnie nawet tu działa ta pierwsza część. Dobra, lecimy sobie dalej. Pamiętajcie, że edycja pierwszego zdjęcia właśnie z takich przygotowań to jest najważniejsza rzecz. Wybieracie sobie styl tej edycji, który będzie jakby ciągnął się już potem podczas tych zdjęć. Raczej staracie się potem korzystać z tego samego presetu, żeby te zdjęcia wszystkie były podobne. Chyba, że będziecie mieli zdjęcia też czarno-białe. Ale jeśli nie, to poświęćcie więcej czasu na dopieszczenie kolorów, na ewentualne taki fine tuning, czyli wiecie, dopieszczenie tych wszystkich tutaj, dostosowanie kolorów, jakiejś żółci, jak będzie za dużo, to możecie sobie w panelu HSL troszkę ściągnąć wtedy te żółte kolory, jeśli gdzieś w tle tu macie, nie? Możecie się tu pobawić. Naprawdę to jest ten moment, w którym powinniście dopieścić właśnie ten zastosowany preset. Dobra, lećmy dalej. Przygaszenie już, tony średnie. Zobaczcie, jak fajnie to podbija tony średnie, jak to dodaje takiego kopa do zdjęcia i tu wybiera tą średnią wartość, tony średnie plus plus. Retusz skóry, raczej przy takich zdjęciach tego nie używam, może przy portrecie albo czasem, jak potrzebuję delikatnie gdzieś wygładzić, no ale dziecku nie będziemy wygładzać twarzy, bo to już by było naprawdę delikatna przesada. Dobra, tutaj efektów też nie będziemy dodawać. No i teraz co, ziarna nie. Ewentualnie na sam koniec dodamy subtelną winietę, zobaczcie. Myślę, że ta trójeczka, ewentualnie czwóreczka fajnie się spisze. Bardziej naturalnie tu będzie ta trójeczka wyglądała. Czwóreczka jest bardziej taka już, wiecie, agresywna, przyciemniająca rogi. To już zależy od Was. Ja wybiorę teraz trójkę, myślę, że tak jak teraz będzie ok. Wróćmy sobie tutaj na górę, weźmy sobie przed i po. Bardzo fajnie, możemy troszkę jeszcze rozjaśnić to zdjęcie. Nie wiem, jak to będzie u Was na YouTubie widać. Ja też jak nagrywam film, wiecie, mam tutaj lampę, która świeci mi prosto w oczy, także nie w takich warunkach przeważnie edytuję zdjęcia, także też na to co widzę na wyświetlaczu, mam troszkę inne dla mnie, wiecie, inaczej to troszkę wygląda niż w takim delikatnie zaciemnionym pokoju, gdzie światło mam tylko za komputerem, za monitorem, delikatne rozświetlające ścianę, a nie takie świecące prosto w oczy, także mam nadzieję, że tutaj trafiłem z tą ekspozycją, że wszystko jest ok, ale wygląda naprawdę spoko. Czasem jeśli jeszcze chcę gdzieś wyciągnąć samą twarz, a nie chcę całej tu postaci wyciągać właśnie tym presetem rozjaśnij portret, który będzie działał dosyć szeroko, można sobie po prostu tutaj w maskach włączyć pędzel, ale nie będziemy klikać wejdź maska, utwórz maskę, bo to za długo trwa. Klikacie po prostu skrót klawiaturowy K, co powoduje, że otwiera Wam się pędzel. Teraz tutaj z tych moich presetów właśnie narzędziowych, które są też tutaj do pędzli, wybieracie sobie ekspozycja plus i taką delikatną ekspozycją malujecie sobie tylko i wyłącznie po twarzy. Zobaczcie, w ten sposób mamy już wyedytowane zdjęcie, by można powiedzieć. Zobaczcie, przed i po. I co teraz robimy? Teraz po prostu skopiujemy te ustawienia. Zobaczcie, tutaj na dole macie taką opcję kopiuj. Możecie skopiować te ustawienia i teraz zaznaczacie sobie wszystkie
i odznaczacie tych rzeczy, których nie chcecie, tak? Nie chcemy na razie przyciemniać tła tej maski, winieta, ziarno to może zostać, usuwanie plam nie, kadrowania to na pewno nie chcemy, kalibracja zostaje, przekształć, transformacja to wyłączamy, korekcja obiektywu, oczywiście tutaj też to możemy wyłączyć albo skopiować, to zależy od Was, możemy powiedzmy wyłączyć to, szczegół, czyli wyostrzanie, redukcja szumu kolorowego, to jest bardzo ważne, żebyście to wyłączyli, ponieważ każde zdjęcie ma inną wartość ISO i te presety utrzymujące, wyostrzające są zastosowane już wcześniej. Nie chcemy kopiować z tego zdjęcia ustawień na inne, bo to inne zdjęcie może mieć inne wyostrzanie, inne utrzymianie, także to na pewno wyłączamy. Zostawiam sobie te rzeczy, które chcemy skopiować, żeby upewnić się, że wszystko tak, dobrze. Klikamy kopiuj. No i teraz wystarczy przejść na kolejne zdjęcie, kliknąć wklej albo zastosować tutaj skrót klawiaturowy. Ja na przykład pracuję myszką MX Master od Logitecha. Ona ma tutaj taką możliwość wciśnięcia tutaj takiego małego przycisku i przypisania gestów lewo, prawo, góra, dół. Ja tutaj mam wciśnięcie tego i pociągnięcie do góry to jest kopiuj, przyciśnięcie i pociągnięcie w dół to w Lightroomie jest wklej. I nawet nie muszę klikać tych tutaj, wiecie, przycisków kopiuj, wklej, po prostu klikam do góry, mam kopiuj, potem klikam w dół, to mam wklej. No dobra, teraz mamy już następne zdjęcie, wkleiliśmy sobie ustawienia, zobaczmy przed, po. Możemy zawsze wrócić do poprzedniego zdjęcia, zobaczyć sobie ten balans bieli, jak on wyglądał, żeby nie było troszkę za ciepłe to zdjęcie. Widzicie tutaj ten balans bieli mamy troszkę cieplejszy. Widzicie dużo cieplejszy. 5800 plus 6 tam było. Ustawmy sobie podobny balans bieli. 5800 plus 6. Bodajże 5850. Dobra. Skopiujmy sobie te ustawienia jeszcze raz. Dobra, i tutaj zobaczcie, całkiem fajnie to wygląda. Moglibyśmy tylko przykadrować trochę to zdjęcie, bo tutaj te poduszki mi się nie podobają. Ta ciemna tutaj dziura troszkę odciąga wzrok i tutaj kawałek szyi mamy, które nie są tu istotne. Możemy zrobić coś takiego, taki delikatny kadr, przykadrować tylko tyci i już całkiem fajnie to wygląda. Zobaczcie, ja tym razem stwierdziłem, że nie będę robił samego zdjęcia tego, wiecie, ubranka leżącego, tych detali, tylko właśnie je zrobię w ten sposób, że te detale leżące i tutaj bobas przygotowujący się właśnie do ubierania. Myślę, że to dużo fajniej wygląda. I zobaczcie, na tym zdjęciu mogłoby to być wszystko. Możemy ewentualnie przyciemnić tło. Zobaczcie, w łatwy sposób klikamy przyciemnij tło i wszystko. Zobaczcie, przed, po, nie ma. Normalnie ile musielibyście tu malować, przyciemniać, czy się zastanawiać. Teraz się nie musicie zastanawiać, najeżdżacie sobie na ten preset. Patrzycie, o fajnie, fajnie to wygląda. Wydobywa troszkę właśnie tego młodego na nabierz. Jest bardzo fajnie, nie? Podbijemy troszkę ekspozycję 0.1 i super. Następne zdjęcie. Puszczamy ustawienia, możecie kliknąć tu wklej, albo ja już zastosowałem to myszką. I zobaczcie, tutaj troszkę inny kadr z innej strony. Poszedłem od tamtej strony, czyli mamy troszkę inny balans bieli też. Także tutaj musimy zrobić właśnie małe korekty. Zobaczcie, to samo się nie robi. Troszkę małą korektę ekspozycji, bo już inaczej była ekspozycja też. Myślę, że tak jak teraz ten balans bieli jest spoko, bardzo fajny, ciepły. Zobaczcie, teraz też możemy spróbować tą maskę, przyciemnij tło. Zobaczcie, jak fajnie ona działa. Jeśli chcecie, możecie też ją zastosować. Ja myślę, że w tym przypadku zastosuję chyba tą maskę też, bo fajnie ona wydobywa młodego tutaj na pierwszy plan. Dobra, kolejne zdjęcie. Wklejamy sobie ustawienia. I zobaczcie, znowuż mamy ten balans bieli troszkę zły, dlatego że nie skopiowaliśmy sobie z poprzedniego zdjęcia tych ustawień. Możemy sobie tutaj kliknąć kopiuj, skopiować te ustawienia, żebyśmy mieli balans bieli też skopiowany. I tutaj kliknąć wklej. I zobaczcie, od razu mamy dużo, dużo lepiej. Przyciemnij tło. Bajka. Zobaczcie, jakie cuda to działa. Przyciemniliśmy od razu tło. Mamy dużo, dużo fajniejsze to zdjęcie, szybciutko. Troszkę może tutaj kadr lekko przekadruję. Chcę tutaj przyciąć troszkę te włosy od mamy, żeby było tylko kawałek czoła. Coś takiego jak teraz. Myślę, że jest ok. Dobra. Zobaczmy przed edycją, po edycji. Dokładnie tak szybko edytuję zdjęcia. Po to właśnie wykorzystuję presety, żeby nie siedzieć nad każdym zdjęciem. Wiecie, nie wiadomo ile dni, ile godzin
klik, klik. Tu pamiętam, że była też jakaś skaza, to wtedy sobie ją usuwam. Upuściłem sobie już ustawienia. Zobacz, jest troszkę ciemno, także rozjaśniam sobie troszkę. Uważam, że tu jest za ciepło. Troszkę może tinta lekko spada mocno. Zobaczcie, tu mamy delikatnie taką bledszą tą twarz, tutaj też. Także tu staramy się mniej więcej osiągnąć to samo. Pamiętamy, wcześniej mieliśmy 5800 około. Troszkę nadal tu jest, tak uważam, ciepło, ale myślę, że akceptowalnie. Pamiętajcie, jeśli jest za ciepło, to możecie spróbować tutaj w portrecie desaturacji twarzy. Ewentualnie sami możecie tutaj sobie trochę pobawić się tą suwakiem pomarańczowego. Jeśli jest za dużo saturacji na twarzy, to możecie ściągnąć delikatnie. Zobaczcie, te 5-6 punktów tutaj saturację pomarańczu, nasycenie pomarańczu i wtedy zobaczcie, dużo fajniej to wygląda. Wróćmy sobie tutaj, zobaczmy, jakby tu wyglądało zastosowanie tej maski, przyciemni tło. No działa tu rewelacyjnie. A co najważniejsze, kochani, nie musicie tego wykorzystywać w 100%. Jeśli klikniecie przyciemni tło, macie tutaj suwak do tego presetu i możecie zerować to na zero i wziąć sobie tą moc wedle potrzeby. Zobaczcie, na 60% myślę procent tu delikatnie, bardzo fajnie to wygląda. Dobra, następne zdjęcie. Tu wiem, że będzie mi pasowało to poprzednie ustawienie, ale zobaczcie, troszkę balans bieli się zmienił. Już troszkę jest inaczej, troszkę inaczej słońce zaświeciło, wiecie, i już jest troszkę inaczej. Ja zawsze staram się wrócić te parę zdjęć wstecz. Czasem też zostawiam sobie tą dolną belkę, taką troszkę, wiecie, pomniejszoną tutaj, żeby widzieć te wszystkie zdjęcia, żeby mógł sobie łatwo do niego wracać i ewentualnie porównać ten balans bieli. Ok, tak jak teraz jest ok. Kliknijmy sobie przyciemnij tło. Dobra, wygląda to fajnie. Może troszkę tylko stonujemy to przyciemnienie. Troszkę przykadrujemy tutaj rękę taty, ale chcę się pozbyć tego ciemnego paska, którego nie przyuważyłem podczas robienia zdjęć. Znaczy pewnie go przyuważyłem, tylko już nie było czasu, żeby, wiecie, zareagować. To jest reportaż, to nie jest sesja, gdzie możemy sobie na wszystko patrzeć. Szczególnie, wiecie, jak to jest z dzieckiem, które naprawdę podczas takich przygotowań dużo rzeczy robi, rozgląda się, także zawołanie dziecka do siebie, skupienie jego wzroku na sobie, wydając jakiś dziwny dźwięk w stylu, wiecie, taki dźwięk i wtedy on na tą sekundę na was spogląda, to trzeba wykorzystywać i robić te zdjęcia jak najszybciej. Nie ma czasu na zabawy. Dobra, wklej ustawienia z poprzedniego zdjęcia, jest fajnie. Myślę, że całkiem fajnie. Przyciemnij sobie, weźmiemy. Dobra, fajnie to wygląda, przyciemnione tło. Ja myślę, że tutaj troszkę chciałbym ściągnąć delikatnie jeszcze kontrast. Myślę, coś takiego. I tutaj dodałbym jeszcze delikatną winietkę, żeby bardziej skupić wzrok na mamie. I żeby dodać winietkę, taką, wiecie, okrągłą, fajną, taki gradient, taką maskę, klikamy Shift i M. To jest najłatwiejsze, żeby nie klikać sobie tu maski, utwórz maskę, gradient radialny, to klikamy Shift M. Jak macie problem, to maska, zobaczcie, tu zawsze możecie sobie podejrzeć te skróty. Klikamy sobie Shift M, gradient radialny, tworzymy sobie, zobaczcie, taki gradient tutaj na twarzy mamy. I teraz klikamy tutaj odwróć i wybieramy sobie tutaj ekspozycja minus, wtedy mamy delikatne, zobaczcie, przyciemnienie. Ja czasem lubię zrobić taki owalny gradient, troszkę go, zobaczcie, tak spłaszczyć, troszkę go przegiąć w bok, bo tak mniej więcej ta twarz wygląda. Coś takiego myślę, że całkiem fajnie będzie wyglądać. I zobaczcie, możemy sobie włączyć przed i po. Bardzo delikatna, subtelna różnica jest, ale dużo lepszy jest odbiór tego zdjęcia, szczególnie teraz. Naprawdę dużo, dużo lepiej. Zobaczcie, tak mieliśmy bez edycji to zdjęcie. Mimo że ono pięknie wyglądało, to teraz wygląda dużo, dużo lepiej. Bardzo fajnie też, zobaczcie, tu klimatu dodaje ten zafarb w tle. Ewentualnie możecie tu jeszcze troszkę spróbować odprostować to zdjęcie, żeby aż tak nie rzucało się w oczy te wygięte drzwi, ten kąt. A dla zdjęcia to nie będzie aż taka różnica, dla samej mamy ten kąt. Dobra, mamy to. Lecimy na następne zdjęcie, zobaczcie, to jest podobne zdjęcie. Tu jeszcze tak patrzę na to zdjęcie cały czas i nie wiem, czy nie zsunąć troszkę tego zafarbu w cieniu. Może troszkę tutaj zrobimy małą korektę tinty, nie plus 6, bo troszkę mi się wydaje, że
za mocno tutaj ten kolor uderzył, plus 2. Dobra, możemy sobie tak zrobić. Zobaczcie, kopiujemy sobie te ustawienia, bo zrobiliśmy małą zmianę, żeby na następnym zdjęciu było podobnie. Klejamy szybciutko. Dobra, jest podobnie, tylko ekspozycja się różni. To trzeba zawsze zrobić małą korektę. Tu sobie dopoziomujemy to zdjęcie. Dokadrujemy troszkę. Myślę, że taki ciaśniejszy kadr będzie spoko. Troszkę może ekspozycję podniesiemy. Teraz sobie patrzę na tą maskę przy ciemni. Bardzo fajnie będzie wyglądać. Zobaczcie, delikatnie, nie za mocno, bo też nie chcemy tego zdjęcia tworzyć ciemnego. Dobra, było fajnie. Czy tu widać tą skazę na twarzy? Delikatnie tą krostkę małą widać, usuniemy. Dobra, następne zdjęcie. Tutaj jaki portret z mamą już po ubieranku. Wklej ustawienia. Wow, fajnie. Troszkę przytniemy sobie kadr. Coś takiego. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj myślę, że nawet możemy po prostu zastosować jedną z winietek, może mocniejszą. Niekoniecznie. Nie jestem przekonany do tej winietki, bo troszkę za mocno przyciemniała tutaj rogi główki, co nie mogłoby fajnie wyglądać. Ale zawsze możemy spróbować tu przyciemnić tło wziąć. O, dokładnie. Też całkiem to fajnie wygląda. Dobra, bardzo fajne. Ja pracuję też już nad winietkami 2.0, takimi portretowymi, szczególnie właśnie stworzonymi do takiej sytuacji. Mam już tutaj testowe takie presety, które testuję, będą w kolejnej paczce, w kolejnej aktualizacji 1.3 paczki The One, także już niedługo więcej tutaj takich masek, szczególnie następne będą wykorzystywały winietkę i nowe zaawansowane możliwości Lightrooma, ale to już pogadam o tym przy kolejnej okazji. Dobra, mamy tu w miarę OK. Dobra, coś takiego. Zrobimy tą korektę. Tutaj jest fajnie. Może troszkę bym delikatnie rozjaśnił twarz mamy. Bierzemy sobie ekspozycja plus. Może nie 0,3, tylko 0,2, czyli mała korekta. Troszkę tak. Tutaj ściągniemy to. Na tą część tylko damy. Dobra. OK, mamy to. Jedziemy dalej. Następne zdjęcie. Klejamy sobie też te ustawienia, bo nie po to nad nimi pracowaliśmy, żeby je nie wykorzystywać. Jest super. Klikamy sobie tu rozjaśnij portret. Jest fajnie, tylko za mocno, ale pamiętacie o suwaku mocy. Teraz delikatnie sobie go dodajemy. Klikamy sobie przyciemnij tło. Delikatnie sobie przyciemniamy. I tutaj ja myślę na tym zdjęciu to sobie zwiększę już winietkę. Zobaczcie. Fajnie. Pamiętamy o tej małej skazie. Dobra. Pyk. Coś takiego, zobaczcie. Przed i po. To zdjęcie było zrobione z Sony A7 Mark III. Obiektyw Sony Zeiss 55 mm f1.8. Uwielbiam ten obiektyw. Pewnie w dzisiejszych czasach bym kupił jakąś inną 50 1.8 Sonego, która jest dużo tańsza, ale musicie wiedzieć, że ja już na Sony pracuję od Sony A7 Mark I. I wtedy to był jedyny obiektyw, jaki był do tego aparatu, pierwszy, który wyszedł. Także no, nie było wyboru. Miałem ten aparat i ten obiektyw. Dobra, fajnie to wyszło. Kolejne zdjęcie. Klejamy sobie ustawienia w klej albo po prostu z myszki, tak jak ja to zrobiłem. Troszkę przykadrujemy to zdjęcie. Dobra, tutaj zobaczcie, w tyle widzę jakąś czujkę, bodajże od alarmu na ścianie. Nie zostawiamy takich rzeczy, brońcie. Panie, usuwamy, troszkę zjedziemy z ekspozycją, troszkę myślę, że tutaj balans bieli też troszkę za bardzo zaszalał, ja bym go troszkę ściągnął. Dobra, tak jak teraz jest mega fajnie, tutaj nawet moglibyśmy spróbować zastosować preset czarno-biały, do takich zdjęć fajnie też wygląda, z paczki Life Will Go On, zobaczcie, tu mamy naprawdę dużą paletę czarno-białych presetów, które szczerze mówiąc sprawdzą się w każdej sytuacji. Myślę, że tu bardzo fajnie ten wygląda, preset Rain, super się tu sprawdzi, Together, który jest taki bardzo jasny, naprawdę bardzo fajny, ale myślę, że na przykład Breed świetnie tu się też sprawdzi, jest bardzo delikatny, zobaczcie Breed i do tego możemy sobie tutaj jeszcze wybrać, czy chcemy, żeby troszkę za farbą miał ten czarno-biały kadr. Ja go zostawię tak, jak jest. Dodam tylko troszkę, może delikatnie jeszcze winietki.
I zobaczmy sobie, przyciemnij tło, jak zadziała tutaj. Też jest spoko. Zobaczcie, przed. Możemy delikatnie przyciemnić to tło. Bardzo fajnie. Może delikatnie jeszcze bym rozjaśnił, tylko klikając K na klawiaturze, biorąc maskę pędzla, rozjaśniłbym twarz. Zobaczcie, tu już mamy ekspozycję 02 z poprzedniej. Bardzo fajnie. Dobra, super. Fajnie to wygląda w czarno-białym. Bardzo fajnie. Jeśli wszystko Wam się podoba i kadr macie podobny, możecie kliknąć też tutaj wstecz, czyli to znaczy, że zastosuje Wam się wszystkie ustawienia z poprzedniego zdjęcia, zobaczcie, łącznie z kadrem. Jeden minus tego jest taki, że też zastosowują się ustawienia właśnie takie korekt lokalnych, jak tu, usuwanie tego z tyłu czujnika, także nad tym musicie o tym pamiętać, także to musicie sobie ręcznie już usunąć. Widzicie, to już usunęliśmy. Zobaczmy, jak to wygląda teraz. Skąd tu się bierze takie coś? Widzicie? Jakaś dziwna rzecz. Skąd to się wzięło? Nie wiadomo. A właśnie, coś tutaj się źle portret wykrył. No dobra, to dodaj mu tutaj pędzel i tutaj troszkę dodamy tego przyciemnienia, tak, bo tam taki dziubek się dziwny zrobił. Źle coś komputer maskę wykrył. Przykadrujemy sobie to zdjęcie jeszcze bardziej. Myślę, że mamy mega fajny czarno-biały portret. Czasem można też sobie tutaj warsztaty przejrzeć, czy nie ma jakichś skaz, które byśmy chcieli usunąć, które nie są jakieś mega istotne, mega naturalne, a odciągają wzrok, jakiś mały pryszczyk, jakieś małe przebarwienie. Tego pamiętajcie, nie musi być na twarzy, jeśli macie jakiś świecący się delikatnie nos, możecie sobie to troszkę zniwelować, ewentualnie zmniejszając krycie, żeby było bardziej naturalne. Coś takiego jak teraz, też fajnie to wygląda. Dobra, kolejne zdjęcie, tutaj chrzestna. Chrzestna, to już sobie włączymy tutaj nasze ustawienia normalnie. Temperaturę zresetujmy i tintę. Zobaczmy, jak to wygląda. Bardzo fajnie. Delikatnie przykadrujmy. Ja wkleiłem tu ustawienia kolorowe z poprzedniego zdjęcia. Stwierdziłem, że jednak chrzestna chciałaby zobaczyć swoje zdjęcie w kolorze może. Czasem zostawiam zdjęcie w kolorze i w czarno-bieli, jeśli obydwa mi się podobają. Ale jeśli też by mnie rodzice poprosili, czy nie zostawiłbym im zdjęcia kolorowego, a mieliby tylko czarno-białe, tak jak poprzednio. Nie ma dla mnie problemu, żeby też im zostawić takie kolorowe zdjęcie w wersji dodatkowo. Nie jest to dla mnie żaden problem. Dobra, zobaczcie, to zdjęcie już też mamy. Lecimy kolejne tutaj. Robię parę kadrów takie na ściance. Wykadrujmy sobie. Dobra, i teraz tu zajmijmy się balansem bieli. Możemy też kliknąć sobie tu, kliknąć na ścianę, zobaczyć, jakie nam wyjdzie. 6500 plus 11. Całkiem fajnie. Delikatnie tu myślę, że jest taki troszkę za jasno. Może więcej kontrastu można dodać, czyli ten kontrast tu można troszkę dać w drugą stronę. Troszkę wtedy tutaj za ciepło nam się robi na twarzach. I teraz tu możemy pobawić się właśnie zobacząc, żółty tu nam nic nie daje, ale ten pomarańcz właśnie odpowiada za tę saturację twarzy spokojnie, czyli delikatnie możemy sobie zastosować tutaj tą desaturację. Nie chcemy, żeby te twarze były tak mocno świecąco żółto-pomarańczowe. Dobra, tak jak teraz jest, bardzo fajnie, bardzo spoko. Jeśli uważacie, że troszkę jest za dużo jeszcze takiego rozpiętości tonalnej, to możecie do tutaj sobie delikatnie zrobić korektę cieni, żeby one nie były aż tak jasne. Troszkę je tutaj skorygować. Dobra, i kopiujemy sobie ustawienia. Kopiuj. Nadal mamy te same ustawienia, one się zapisują. Tu mamy, zobaczcie, po prostu taki detal. Troszkę pogięta ta szmatka, przepraszam, pogięta ta tutaj szatka dziecka, ale tak już było. Nie będziemy jej prostować mocniej, to nie przeszkadza w niczym. Dobra, balans bieli sobie troszkę możemy tutaj dać delikatnie chłodniejszy. I tutaj na pewno troszkę żółtego jest w tym stole, zobaczcie, widzicie? Możemy sobie ten kolor troszkę po pierwsze zmniejszyć i wejść w barwę i zmienić odcień tego żółtego, zobaczcie. Nie chcemy, żeby był taki ohydny żółty, delikatnie go weźmiemy w tą stronę i on będzie bardzo fajnie, taki delikatny. Super, teraz włączmy sobie pędzel. Tutaj z tych narzędzi wybieramy sobie wyostrzanie albo wyostrzanie plus. To spowoduje, że będziecie troszkę tutaj takiego ostrości w tym napisie i w tym. Możemy tutaj też delikatnie sobie przejechać po Dominiku. Dobra, jeszcze raz. Możemy sobie jeszcze raz wziąć tutaj wyostrzanie albo nawet wyostrzanie plus plus. I wtedy
delikatnie jeszcze sobie tutaj Dominika wyostrzyć. On troszkę jest mniej ostry, ponieważ wiecie, ostrość była ustawiona tutaj, przysłona F2. Nieraz tak robię, także to nie jest istotne. I tak widać, i tak. No dobra, tak jak teraz jest spoko, ewentualnie tutaj można zastosować troszkę mocniejszą winietkę, żeby to bardziej skupić. Na środku troszkę dodać ekspozycji. Dobra, jest super. Dobra, kolejne ujęcie. To już w innym pomieszczeniu. Zobaczmy, jak nam się tu spiszą te nasze ustawienia z poprzednie. Widzicie, jest mocno za żółto. Spoko. Resetujemy sobie tutaj, klikając dwukrotnie w temperaturę i w tintę. Od razu widzę, że tinta troszkę za bardzo poszła w górę. Teraz balans bieli sobie dostosujmy tutaj, myślę, że gdzieś 5200. 5200 będzie ok do tego zdjęcia. Troszkę zajmijmy się tym kadrem, delikatnie go wyprostujemy. Troszkę pozbędziemy się może tego tyłu, delikatnie coś takiego. O, myślę, że tak będzie fajnie bez tej tutaj poduchy w tle. Troszkę mniej tutaj cioci też. Nie jest aż to tak istotne. Możemy tutaj tą winietkę też na to jedno zdjęcie zwiększyć. I możemy spróbować tutaj przyciemnij tło zastosować. Jak to wyjdzie? O, spoko. Przyciemnij tło. Zobaczcie, delikatnie możemy też sobie je przyciemnić, żeby większą uwagę skupić na naszym tutaj maleństwie. Zobaczmy sobie przed i po. Zobaczcie, jak fajnie to zdjęcie wygląda, jak nabiera takiego bardzo miłego, ciepłego klimatu. Kierujemy też uwagę widza bardziej tutaj właśnie na nasze dziecko. Bardzo fajnie. Dobra, możemy skopiować te ustawienia. Właśnie nieraz lubię też właśnie mieć tą belkę na dole, bo oprócz tego, że mogę cofnąć się łatwo ileś zdjęć, to też widzę, czy mam następne zdjęcia z tego setu, powiedzmy z tego pomieszczenia. Wtedy wiem, czy na przykład skopiować ustawienia, czy nie. Przeniosę siebie troszkę w dół może i zmniejszę delikatnie. Dobra, te ustawienia sobie kopiujemy, przechodzimy na następne zdjęcie i tu sobie szybko wklejamy. Dobra, jeśli nie macie tu możliwości, nie chcecie klikać, to macie Command Shift albo Control Shift C, to jest kopiowanie, Control Shift albo Command Shift i V, to jest wklejanie ustawień, też w skrótem klawiaturowym możecie robić. Zapamiętajcie sobie, kopiuj to jest Command Shift C, klej to jest Command Shift V albo Control Shift C i Control Shift V. Dobra. Czasem też działa po prostu Ctrl-C, Ctrl-V albo Command-C, Command-V. Spróbujcie u siebie, zobaczycie. Dobra, kleiłem te ustawienia tutaj. Zobaczcie, dodamy troszkę ekspozycji. Jest całkiem fajnie, tylko ta winieta wydaje mi się troszkę jest przymocna. Wejdziemy sobie tu, o właśnie, taka będzie delikatnie lepsza, myślę. Teraz sobie tu zrobimy małą tylko korektę, wykorzystując tą przyciemnij tło. Wow, ale petarda, zobaczcie. Przed jedno kliknięcie tutaj dosłownie i zrobiło całą robotę. Ja sobie tylko trochę zmniejszę tutaj tą moc tego przyciemnienia. Bajka. Zobaczcie, zdjęcie przed, czysty raw prosto z aparatu i po. Baja. Nadal korzystamy właśnie cały czas z tego jednego presetu Vinted Lifestyle z pierwszej paczki, czwartego presetu. Rewelacja na tym zdjęciu. Dobra, jesteśmy w kościele. Jak tu teraz się zastosuję? Ja czasem też wklejam tu ustawienia i sprawdzam, jak to wyjdzie. Wiadomo, balans belli będzie mocno odjechany, bo to nie jest ta bajka, nie jest to miejsce, ale no nie ma tragedii. Tu możemy też spróbować autogeometrii, zobaczcie, albo autopoziomu, bo na pewno tu nie jest równo. Troszkę starałem się, ale wiecie jak to jest, zawsze się aparat gdzieś przechyli. Także możemy zastosować tu w tym przypadku autogeometrię, już mamy wyprostowane zdjęcie, świetnie. Możemy tu ewentualnie zrobić korektę właśnie tej rozpiętości tonalnej, jeśli potrzebujemy. Dalej jeszcze po wklejeniu tych ustawień. Myślę, że robię tą korektę teraz, tak jak teraz. No i kolejna rzecz tutaj. Myślę, że troszkę zmniejszenie kontrastu będzie jeszcze. Nie chcę tak bardzo kontrastowego tego zdjęcia. Wyzerujmy sobie kontrast tu na zero. I zobaczmy sobie te maski moje AI. Jak zadziała tu przyciemnienie tła. Wow. I mamy... Rozjaśni portret też, ale przyciemnimy sobie tło. No petarda, zobaczcie. Pyk, możemy sobie delikatnie przyciemnić same tło. Tutaj program nam wykrywa same ludzi, naszą postacie. Dobra, rozjaśni postacie. Zobaczcie, delikatnie sobie rozjaśnimy ten pierwszy plan. Dosłownie tak. No i myślę, że zobaczcie, przed i po. Mamy mega fajny już portret. Ja sobie jeszcze się przyjrzę troszkę bliżej, bo wiecie, to
jednak warto zobaczyć. Dobra, jak jest fajnie, możemy skopiować sobie te ustawienia, przejść sobie na następne zdjęcie. Zobaczcie, tu mamy kolejny kadr. Ja często robię właśnie kadr pionowy. Ludzie, niektórzy lubią mieć całe kadry z nogami. Ja rozumiem to, szanuję. Chociaż ja osobiście wolę jednak takie kadry, wiecie, od kolan. Coś w ten deseń, bardziej dla mnie to jest wartościowe zdjęcie, ale dużo ludzi lubi takie kadry. Dobra, przenosimy się na kolejny kadr, klikamy po prostu wstecz. Nie robiliśmy żadnych korekt takich lokalnych, także tu nam się kopiują i maski, i wszystkie automatyczne ustawienia, autogeometrię. Także od razu mamy wyprostowane, od razu mamy dodane te maski właśnie przyciemniające tło, rozjaśniające. Także teraz wystarczy delikatnie tylko po całości rozjaśnić to zdjęcie. Jeśli uważamy, że na takim bliższym portrecie tutaj troszkę jest za ciepło, możemy delikatnie sobie ten balans bieli tu skorygować. Zobaczcie, tak jak teraz, myślę, że całkiem jest fajnie. Delikatnie może tutaj ten kadr bym tylko z tej strony przyciął, żeby nie było tego wchodzącego tu trójkącika. Dodatkowo można ewentualnie tu zastosować troszkę większą winietę, żeby skupić uwagę na naszych ludziach, ale to już zależy od Was. Dobra, to mamy, lecimy dalej. Dobra, kolejne zdjęcie, tu też sobie wkleimy te ustawienia z poprzedniego zdjęcia, jest super. Zobaczmy sobie teraz tu, czy stosować jakąś autogeometrię. Nie, tutaj nie będzie trzeba, bo to zdjęcie dosyć prosto jest zrobione, ładnie. Tu widzicie też nadal moja 55 ulubiona. Dobra, zobaczmy sobie przed, po. Jest całkiem, całkiem spoko, bardzo fajnie. Lecimy dalej. Kolejne zdjęcie. Też wkleimy sobie te ustawienia wszystkie. Super. Teraz tylko weźmiemy sobie tutaj przyciemnij tło. Zastosujemy na tej wartości. Rozjaśnij portret. I teraz tu delikatnie sobie rozjaśnimy tych ludzi. Tak subtelnie, naprawdę subtelnie jak teraz, myślę. Bardzo fajnie. Dobra, wygląda to naprawdę, naprawdę super. No dobra, to lecimy co? Do następnego zdjęcia. To możemy sobie ewentualnie tu skopiować te ustawienia, jeśli nie pamiętamy, czy się coś zmieniło, czy nie. Tu wklejamy sobie. Zobaczcie, bardzo fajnie to wygląda. Wybierzmy sobie autogeometria. Wyprostowało nam się od razu to zdjęcie. Możemy sobie troszkę jeszcze tu przykadrować tych dziadków. Delikatnie, całkiem, całkiem fajnie. Zobaczmy, teraz tu rozjaśnij portret. Troszkę ich rozjaśnimy. Subtelnie, nie chcemy też przesadzać. Bardzo fajnie, tak jak teraz. Dobra, następne zdjęcie weźmiemy po prostu, naciśniemy wstecz. Zastosujemy wszystkie ustawienia z dziadków. Od razu to zdjęcie jest fajne. Zobaczcie, mamy przed, po, jedno kliknięcie i już. Dobra, następne ujęcie, wklej, ustawienia poprzednie. Tu myślę, że troszkę mniejsza mogłaby być maska winietki, także to korygujemy sobie tą winietkę troszkę. Dobra, troszkę może zwiększymy sobie tutaj ekspozycję. Myślę, że tak jak teraz jest całkiem spoko. Możemy troszkę przekadrować sobie, żeby nie było tej czarnej tutaj linii na górze. Tak jak teraz, bardzo fajnie to wygląda. Pamiętajcie, że te maski przyciemnij tło i rozjaśnij portret działają poprzez wykrywanie obiektu głównego na zdjęciu. Przeważnie jest to portret, bo przy takich zdjęciach to wykorzystujemy, ale czasem na takich zdjęciach też możemy kliknąć tutaj sobie przyciemnij tło, zobaczcie, i on będzie przyciemniał właśnie tylko i wyłącznie to tło. Widzicie? Możecie delikatnie sobie to tło dociemnić. Dobra, lecimy dalej. Świeca. Takie zdjęcie też robię i jak widać rodzice też takie zdjęcia wybierają sobie. To jest jednak dosyć istotna taka istotny detal w dnia chrztu. Świeca właśnie paschał w kościele. Tu sobie troszkę może tylko ten balans bieli troszkę zmienimy. Tu jest mocno kolorowo, mocno ciepło i to tak musi mieć taki odbiór, bo pamiętajcie, że tu przez to okno w ten witraż wpada dużo, dużo koloru. Także tutaj za wiele nie zrobimy. Ewentualnie możemy spróbować dać większą winietę, żeby troszkę skupić ten wzrok. Ok, tak jak teraz, spoko. Lecimy na kolejne zdjęcie. Klejamy sobie te ustawienia nasze poprzednie. Zerujmy sobie balans bieli. Dodajmy troszkę ekspozycji. Już tu widzę, że jest tak. Po pierwsze, widzicie, za ciepło. Czyli balans bieli w dół delikatnie. Patrzymy sobie tutaj, przesuwając tintę góra-dół. Gdzie jest ten nasz sweet spot? Mieliśmy 0, ale myślę, że gdzieś plus 3 będzie bajka. Ok. W kościołach często lubię skorygować sobie w panelu HSL
troszkę nasycenie żółtego. Żółty odpowiada bardzo dużo za światło, które jest w kościele. To coś na ścianach, to taki zafarb, często to jest właśnie żółty. I ściągnięcie tego żółtego powoduje, że mamy dużo fajniejsze zdjęcie. Także nawet sporo, zobaczcie, 100, ściągnięcie żółtego nie powoduje takiej tragedii. Akurat w tym przypadku tego nie chcemy robić, bo mamy tu te fajne witraże, też kawałki gdzieś żółtego w tle, ale ściągniemy sobie ten żółty właśnie gdzieś tak z 30-40 punktów. Będzie dużo, dużo fajniej. Zobaczmy sobie przed, po, przed, po. Dobra, jeszcze tu małą korektę byśmy zrobili, może tej tinty na plus 2 tylko. Coś takiego. Myślę, że tak, będzie spoko. Pobawmy się tu jeszcze kontrastem. Myślę, że kontrast też sobie zmniejszymy minus 10. Dobra, bardzo fajnie. Kopiujemy sobie ustawienia. Przechodzimy na kolejne zdjęcie, wklejamy. Robimy małe kadrowanie, żeby pozbyć się tego punktu w tym miejscu. Troszkę ten pan musi tam zostać w tle. Niestety wszystkich się nie da usunąć. Zrobimy sobie taki kadr. Bardzo fajnie. Dodamy troszkę może delikatnie większą winietkę. Możemy tu spróbować dodać właśnie tego przyciemni tło. Jak to zadziała? Bardzo fajnie. Ale też nie przesadzajmy, żeby nie było aż takiej dużej, wiecie, różnicy pomiędzy tym tłem a przodem. Wiemy, że to byłoby nienaturalne, także musimy tu zachowywać się jakoś rozsądnie. Dobra, rozjaśnij portret, delikatnie sobie rozjaśnimy go, ale bardzo subtelnie. I kolejne ujęcie, tu już mamy znak krzyża, wklej, poprzednie ustawienia, całkiem spoko. Tu mieliśmy balans bieli 3580 i tu też taki mamy, troszkę korektę zrobimy ekspozycji tylko. Zobaczcie, tu przyciemnij tło. Też działa spokojnie na to tło. Możemy delikatnie to wykorzystać. Myślę, że około 50 jest spoko. Jeszcze tu bym tylko zastosował może tyci większą winietkę. W tym zdjęciu szczególnie. Myślę, że ona się spisze. Spoko, spoko. Teraz cofam się do tego zdjęcia i wydaje mi się, że jest za ciepłe. Tak często robię, że cofam się do jakichś zdjęć, porównuję je potem do kolejnych. Dobra, więc zobaczcie. 3460, a to jednak troszkę zrobiliśmy korekty. O, myślę, że nawet 3400 będzie ok. Dobra, widzicie, czasem warto cofnąć się o jakieś zdjęcie, bo wydaje nam się, że jest ok. Potem patrzymy na kolejne i się okazuje, że tamto jest jednak za ciepłe. Dobra, kopiuj ustawienia. Dobra, klejmy sobie na kolejne zdjęcie. Tutaj tata robi znak krzyża, chrzestną sobie wytniemy. Zobaczcie, to zdjęcie już było robione w kościele. Zmienimy obiektyw na 40 mm Zeiss Batis 40 Close Focus F2. Bardzo fajny obiektyw, troszkę właśnie szerszy niż 55 mm. W moim przypadku jednak to jest 15 mm, to jest dosyć sporo. I czasem właśnie przy takich ciaśniejszych momentach 55 było trudno się zmieścić. No, z tym obiektywem jest dużo, dużo łatwiej. Lubię go naprawdę, uwielbiam go do właśnie takich zdjęć. Dobra, to mamy. Lecimy sobie na kolejne zdjęcie. Tu możemy sobie skopiować te ustawienia. Kolejne zdjęcie, tu chrzestna sobie robi znak krzyża. Myślę, że tu jest spoko przykadrowane. Może troszkę pozbędziemy się tego kadru ucha. Tu troszkę przykadruję, żeby było ciaśniej. Tyci, tyci. Dobra, jest spoko. Następne zdjęcie, wklej. Tu zrobiłem kroczek do tyłu. Złapałem wszystkich i chrzestnego właśnie, jak robi znak krzyża. Fajnie to wyszło. Tu przykadrujemy tylko tą panią, żeby nie wyglądała tu za głowy, może tu rękę przykadrujemy i tył krzesnego, to nic nie wnosi do zdjęcia, nie przeszkadza. Dobra, baja, lecimy dalej. Jeszcze mama, wklej. Myślę, że tu przykadrujemy coś takiego delikatnie. Tu przykadrujemy do chrzestnej. Troszkę zjedziemy z tą z ekspozycją. Może balans bieli, delikatna korekta. A te 50? Chyba tak. Właśnie czasem tak mam, dlatego ja czasem długo te zdjęcia dłużej obrabiam niż pewnie inni, ale lubię tę spójność kolorów i lubię wracać potem na poprzednie zdjęcie, żeby się upewnić, że wszystko jest ok i wszystko jest tip-top, tak jakbym chciał. Dobra, kolejny szybki portrecik z mamą na rękach, uśmiechnięty ze smokiem. Bardzo fajnie. Tu przytniemy sobie może tą nóżkę. Nie, dobra, zostawimy tak jak jest. Bardzo fajnie to wygląda. A spróbujmy tutaj delikatnie przyciemnić to tło. Jak to wyjdzie? O, spoko. Możemy delikatnie przyciemnić, też nie przesadzać, nie robić z tego kościoła czerni, tak jak ostatnio gdzieś widziałem.
to widziałem zdjęcia z kościołem, który znam. Fotografka zrobiła tak ciemny ten kościół, że to jest aż nie do poznania był kościół. Mega fajnie klimat wyglądał, piękne to zdjęcie było, ale szczerze mówiąc nie byłbym przekonany, czy chciałbym takie zdjęcie otrzymać jako zdjęcie z reportażu ślubnego, jako, wiecie, takie artystyczne zdjęcie, spoko, ale było tak ciemny był kościół, tak odjechany klimat, że w ogóle to nie przypominało w ogóle tego kościołu. Dobra, coś takiego, myślę, że taki kadr, ten deseń będzie spoko. Może troszkę ta winietka tu jest dosyć spora na rogach, jaką my tu mieliśmy zastosowaną piątkę. Zastosujmy czwóreczkę. Fajnie to wygląda. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj tylko może to przyciemnienie tła. A nie, to przyciemni nam to tło w tle. Spoko, spoko. Zobaczcie, jak chcecie, to możecie nawet więcej mocy tego przyciemnienia zastosować. Fajnie, troszkę możemy przyciemnić faktycznie te z tyłu witraże. Troszkę nam to da takiego skupienia. Shift-M przywołujemy sobie tutaj, zobaczcie, nasz gradient radialny. Co najgorsze, musimy kliknąć odwróć, żeby działać na zewnętrzną część. Wybieramy sobie tutaj z tych moich ustawień ekspozycja minus i coś takiego, myślę, że jest spoko, lekko pochylimy. Dobra, bardziej mamy skupiony wzrok na naszym dzieciaku. Zobaczcie, bardzo fajnie, super. Polewanie główki. Fajny moment, specjalnie go wziąłem dosyć szerzej w tym ujęciu, żeby było widać troszkę więcej. Nie musimy robić, wiecie, też tylko i wyłącznie takich ciasnych kadrów. A czasem, jak przy takim momencie, kiedy mam taką możliwość, nie stoję pierwszy, mogę wcześniej rodzicom powiedzieć mniej więcej, jak mogliby się ustawić, żeby to zdjęcie wyszło fajnie, to wtedy im mówię, że okej, tata, weźmiesz na rękę, lewe ramię kładziesz, stajesz tu, mama stajesz z boku, pomagasz. I wtedy oni mniej więcej wiedzą, gdzie stać, wiedzą mniej więcej, gdzie będą fajnie wyglądać, a ja mam zapewniony fajny kadr. Dobra, wklejamy poprzednie ustawienia, całkiem spoko nawet, tylko znowuż mamy tutaj tą większą winietę, ją skasujemy, troszkę może jest ok, dodamy troszkę więcej ekspozycji i tutaj pobawimy się troszkę balansem bieli, tintę delikatnie w dół, zobaczmy sobie przed, po, dobra, weźmy sobie H, ekspozycja, plus, tu ja bym chciał troszkę rozjaśnić coś takiego i teraz jak już to zrobiliśmy, pamiętajcie, macie tutaj suwak ilość, możecie sobie już tylko samą mocą delikatnie jeszcze przeregulować tej maski, jakbyście chcieli, delikatnie chciałem rozjaśnić właśnie w ten sposób to zdjęcie. Dobra, wygląda naprawdę to spoko. Tu jedyna rzecz, która mi przeszkadza, to albo tego chłopaka przykadrujemy troszkę, albo bym usunął tego pieprzyka. On dosyć mocno skuwa uwagę. Możemy też go całkiem usunąć. Coś takiego, myślę, aż za ucho księdza do tego mikrofonu. To ten mikrofon będzie tutaj w tą stronę kierował. Myślę, że nawet tak jak teraz jest dużo, dużo fajniej. Naprawdę dużo fajniej wyszło to po takim przykadrowaniu. Dobra, kolejne zdjęcie. Klejamy ustawienia. Ponownie chyba nie skopiowałem tej winietki mniejszej. Dokładnie. Tak jak teraz jest fajnie. Przykadrujemy troszkę więcej. Myślę, że coś takiego. Tak, jest spoko. Możemy delikatnie ekspozycję zdjąć w dół. Shift M. Możemy dodać tutaj troszkę taką małą winietkę. Klikamy odwróć. Ekspozycja minus coś takiego. Myślę, że będzie spoko. Zobaczmy sobie. Dobra, jest fajnie. Skupiamy się na młodym. Troszkę jeszcze pana zbieli w dół. No dobra, ostatnie dwa zdjęcia, bo już tak długo to robimy tą edycję, że mam nadzieję, że jeszcze ktoś ze mną dotrwał do tego momentu. Klejmy sobie poprzednie ustawienia. Jest spoko. Przypnijmy tutaj więcej głowy. Ta głowa nam jest niepotrzebna. Wyłączmy sobie tutaj te informacyjne ustawienia, żebym widział tą część, przytnijmy sobie tak, żeby tu były tylko włosy w tym rogu. Coś takiego, myślę, jak teraz. Dobra, taki kadr jest fajny, spoko, naprawdę fajnie to wyszło. Możemy tutaj dać większą winietę. Nie, ta zostanie tak, jak jest, jest fajnie. Dobra, ostatnie zdjęcie. Wklejamy sobie ustawienia. Troszkę może wyprostujmy ten kadr. Wiadomo, świeca niech będzie w miarę, chociaż w miarę prosto. Trochę tak. Ci do góry. Dobra,
tak jak teraz jest spoko, dodajmy tylko ekspozycji. Tutaj mamy kilka niedoskonałości na twarzy chrzestnego. Oczywiście takich rzeczy się pozbywamy. Jest to kilka dotknięć. Dla nas to nie jest jakiś większy problem. Musimy sobie to wliczyć w koszty naszej pracy. Dobra. Wiadomo, nie jesteśmy retuszerami, to jest reportaż. Reportaż też może polegać na tym, że czasem parę niedoskonałości, które psują ujęcie, możemy sobie poprawić. Nie jesteśmy tu jakimiś purystami, nie jest to reportaż, wiecie, wojenny. Nie malujemy tutaj trupów, nie robimy tutaj nie wiadomo jakichś dziwnych rzeczy. Także takie korekty myślę, że będą fajnym dodatkiem i na pewno klient będzie zadowolony. Dobra, myślę, że tak jak teraz jest spoko, może tą winietkę troszkę bym w tym przypadku delikatnie zmniejszył, coś takiego. No dobra, zrobiliśmy edycję tych 38 zdjęć, kochani. Myślę, że w ten sposób zakończyliśmy tą edycję. Teraz spokojnie można by już wyeksportować te zdjęcia i dostarczyć je klientowi. Mam nadzieję, że ten film był przydatny i przełoży się na Twoją sprawniejszą edycję zdjęć w Adobe Lightroom. Jeśli film się podobał, daj łapkę w górę, to mocno pomaga w rozwoju tego kanału. Napisz też komentarz. W komentarzu możesz napisać, jakie kolejne tematy chcesz, abym poruszył na swoim kanale. Możesz też w komentarzu się po prostu przywitać z wszystkimi. Będzie mi miło, a przy okazji podbije to widoczność tego filmu dla innych użytkowników YouTube'a. Wielkie dzięki, że dotrwaliście do tego momentu. Jest mi mega, mega miło. Chciałem też przypomnieć, że przygotowuję też live'a, w którym będę edytował Wasze zdjęcia z sesji portretowych ze chrztu, czy na przykład z sesji ślubnych, plenerowych. Także możecie takie zdjęcia zgłaszać. Ja pod filmem tym zamieszczę link, pod którym można po prostu takie pliki przesyłać i informacje, jak to zrobić. Także będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do tego wydarzenia. Będzie wtedy też możliwość zadania pytań na żywo, porozmawiania. Także mega, mega zapraszam, a zdjęcia, które wybiorę, obdaruję jedną darmową paczką moich presetów. To już do wyboru przez osobę, która zostanie wybrana. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie, subskrypcja, łapka w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!